Ksiądz nazwał ją potworem, a potem było tylko gorzej. Takiej kary nie mógł się spodziewać. Wypowiedzi księdza Michała Woźnickiego odbijały się szerokim echem w polskich mediach. Duchowny uwielbiał krytykować gwiazdy, a ze swojej ambony nie szczędził na ich temat wielu gorzkich słów i obraźliwych określeń. Teraz sprawą zainteresował się nawet papież Franciszek, który podjął ostateczną decyzję w sprawie kontrowersyjnego kapłana. Ksiądz Michał Woźnicki chętnie atakował polskie gwiazdy. Kontrowersyjny duchowny zyskał niemałą sławę w naszym kraju, dzięki swoim niecodziennym kazaniom, podczas których chętnie krytykuje i obraża nie tylko polskie gwiazdy i sportowców, ale również zgromadzonych w kościele wiernych. Na YouTubie można znaleźć wiele jego emocjonujących homilii, podczas których nie żałuje mocnych słów, a nawet obraźliwych określeń pod adresem innych ludzi. Chociaż ksiądz Michał Woźnicki został już jakiś czas temu wyrzucony z zakonu salezjanów, do którego należał, a także zabroniono mu odprawiać nabożeństw i głosić kazań, duchowny nic sobie z tego nie robi i chętnie występuje na ambonie. Niesamowite, co powiedział o polskich gwiazdach. Ksiądz Michał Woźnicki nazwał ją potworem. Największym echem w mediach odbiło się kilka kazań księdza, podczas których na celowniku znalazły się polskie gwiazdy. Duchowny skrytykował najpierw Marylę Rodowicz i Beatę Kozidrak. Jego zdaniem obie artystki swoje lata świetności mają już za sobą, a mimo to wciąż są obecne na polskiej scenie muzycznej. Nie każdemu będzie dana szybka śmierć, niektórzy się namęczą. Z tego, co kiedyś ludzie podziwiali, zostanie tylko próchno. Zadatki tego już dzisiaj widać. Nie podejrzewam gwiazd o obżarstwo, chociaż proszę popatrzeć na pyziałą twarz pani Rodowicz, a jeszcze bardziej na opuchniętą twarz pani Kozidrak. Dwa podgarda? Jakby biskupem była. A nie jest. Jeśli to nie jest obżarstwo, to być może bolesny skutek szczepień? Efekt uboczny. Później kapłan postanowił wypowiedzieć się na temat Roberta Lewandowskiego i gry polskiej reprezentacji, która jego zdaniem pozostawia wiele do życzenia. Największym echem odbiła się jednak jego wypowiedź o Ewie Swobodzie, której dostało się za liczne tatuaże. Ewa Swoboda wygląda obrzydliwie, bo jest abażurem. Stoi w blokach startowych i co robi? Znak krzyża. A tego się nie da pogodzić, dziewczynko. Znaku krzyża i zrobienie z siebie choinki. Ewa Swoboda, nie da się na ciebie patrzeć. Wyglądasz jak potwór. Papież Franciszek zabrał głos w sprawie polskiego księdza. W końcu głos na temat zachowania polskiego księdza zabrała sama głowa Kościoła katolickiego. Papież Franciszek 25 września podjął decyzję o wydaleniu go ze stanu duchownego, tłumacząc się tym, że kapłan swoimi kontrowersyjnymi kazaniami nagminnie łamie dekret dykasterii nauki wiary. Oświadczenie na ten temat wydał również rzecznik prasowy Inspektorii Wrocławskiej. Wszelkie podejmowane przez KS Michała Woźnickiego działania, wypowiedzi, opinie i tym podobne już od dłuższego czasu stanowią jego osobistą, prywatną sprawę i wyłącznie on sam ponosi za nie pełną odpowiedzialność. W związku z tym prosimy, aby w żaden sposób nie łączyć tych działań ani z salezjanami,
ani z żadną inną instytucją Kościoła katolickiego. Oznacza to, że zgodnie z decyzją biskupa Rzymu, ksiądz Michał Woźnicki nie jest już kapłanem Kościoła katolickiego, a jego kazania nie mają żadnej mocy i nie powinny być głoszone na ambonie.